Witajcie, nazywam się Oleg Żero i na co dzień zajmuję się ogólnie pojętym data science. Duża część mojej pracy to programowanie, natomiast szczególną radość sprawia mi zawsze modelowanie matematyczne, w tym wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji oraz przeprowadzanie dogłębnych i szeroko pojętych analiz. Swoje doświadczenia zdobywałem na przestrzeni lat w naprawdę różnych dziedzinach. Zaczynając od projektowania układów optycznych i czujników, pracowałem też w branży e-commerce, pomagając przy tworzeniu modeli językowych. Na dzień dzisiejszy pracuję w branży medycznej, w której pomagam tworzyć nowe leki oraz ulepszać technologie diagnostyczne. Co będę robić jutro? Tego do końca nie wiem, ale jestem przekonany, że na każdym etapie będzie mi towarzyszyć matematyka, ponieważ w przeszłości towarzyszyła mi na każdym. Doświadczyłem jej niebywałej przydatności oraz piękna i bardzo chcę w tym kursie podzielić się tym z Wami. W tym kursie zamierzam przejść z Wami przez najważniejsze działy matematyki stosowanej. Moje podejście będzie raczej teoretyczne, aczkolwiek na każdym etapie zadbam o to, żeby wymienić praktyczne zastosowania działów, które będę omawiał. Niestety jest tak, że na studiach ścisłych na tę matematykę przeznacza się co najmniej 6 semestrów i w związku z tym na pewno nie uda mi się opowiedzieć Wam o wszystkim w najdrobniejszych szczegółach, niemniej jednak mój cel jest inny. W tym kursie zamierzam wyciągnąć absolutną esencję z tego, co w matematyce stosowanej jest najważniejsze i przekazać Wam ją w najbardziej przystępny oraz intuicyjny sposób. Dla tych z Was, którzy z tą matematyką mieli do czynienia na studiach, kurs ten może być powtórzeniem oraz usystematyzowaniem wiedzy, którą już macie. Natomiast dla osób nowych będzie to wprowadzenie do absolutnie fantastycznego działu, jakim jest matematyka, który na pewno wypłaci Wam dywidendy w przyszłości. Dlaczego warto uczyć się matematyki? Ponieważ matematyka to znakomita gimnastyka dla umysłu, która pomaga Wam patrzeć na różne problemy z różnych stron, a to czyni Was kreatywnymi. I teraz, dla mnie matematyka już dawno przestała być nudnym zadaniem polegającym na znalezienie punktu, gdzie przecinają się dwie proste, czy też narysowanie wykresu, czy policzenie równania z jedną zmienną. Matematyka to coś więcej. Na przestrzeni lat zrozumiałem, że w matematyce nie chodzi o to, aby stworzyć wykres, tylko o to, aby skutecznie modelować rzeczywistość. Matematyka wyraża pewne klasy problemów i pomaga znaleźć pewne klasy rozwiązań dla tych problemów, w związku z czym znajomość matematyki pozwala uwolnić umysł od sztywnych koncepcji. I podam Wam przykłady. Wyobraźcie sobie, że pracujecie z jakimś instrumentem finansowym, próbując ocenić ryzyko oraz potencjalną nagrodę. Może to być na przykład jakiś model uczenia maszynowego albo jakiś inny. Macie parę liczb. Jedna z nich to ryzyko, a druga to zwrot z inwestycji. Dla matematyka para liczb może być rozumiana w różny sposób. Możecie spojrzeć na nią jako na punkt w przestrzeni, możecie utożsamić go z wektorem albo też z liczbą zespoloną. W zależności od tego, co wybierzecie, otwierają się przed Wami drzwi całych formalizmów, których używać możecie w najbardziej przystępny i wygodny sposób dla Was. Kiedyś pracowałem z modelowaniem w bazie danych, w których mieliśmy jakieś historie zmian. Tam, gdzie inni widzieli tabelę, ja widziałem pierwszą pochodną jakiejś funkcji i pomagało mi to zrozumieć różne zależności. Albo na przykład, pracując z historią transakcji, możecie korzystać z doświadczeń dźwiękowców. W końcu dla transformaty Fouriera nie ma znaczenia, czy Wasza funkcja jest sygnałem transakcji, czy sygnałem dźwiękowym. Radzi sobie z tym w taki sam sposób, ponieważ ujmuje problem w abstrakcyjnym ujęciu. W związku z tym, jeszcze raz, warto uczyć się matematyki, ponieważ na pewnym etapie Waszej kariery przyjdzie czas, w którym będziecie chcieli stworzyć jakieś nowe rozwiązanie i korzystanie z gotowców przestanie Wam wystarczać i wówczas matematyka na pewno przyjdzie Wam z pomocą. Wiem, że mnie przyszła i to wiele razy. Tak jak powiedziałem, kurs ten to esencja matematyki stosowanej, a mój cel to pomóc Wam wyrobić pewną intuicję matematyczną, która pozwoli Wam na podróżowanie pomiędzy różnymi ujęciami tej samej prawdy. Matematykę stosowaną tworzą trzy główne filary. Pierwszym z nich jest analiza matematyczna, która bada przebiegi funkcji. Drugim jest algebra liniowa, która zajmuje się pewnymi przekształceniami przestrzeni. A trzeci to statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, które razem pozwalają wyciągać odpowiednie wnioski z danych. I teraz pozwoliłem sobie stworzyć taki plan naszych zajęć. W tym rozdziale, umówmy się, rozdziale pierwszym, powiedziałem Wam, czym jest matematyka i dlaczego warto się nią zająć.
W rozdziale drugim przejdziemy do przypomnienia podstawowych pojęć. Powiem w nim, czym jest zbiór, czym jest funkcja, czym są liczby, z jakimi liczbami mamy do czynienia i jak wyrażamy je w komputerze. Oraz omówię trochę jako ciekawostkę, jakie są klasy nieskończoności, ale to jeszcze nam się przyda. W rozdziale trzecim zaczniemy łączyć liczby w pewne całości i omówię z Wami, czym są ciągi liczbowe oraz szeregi, w jaki sposób je liczyć i czym jest pojęcie granicy. Pozwoli nam to przejść do rozdziału czwartego, który będzie wstępem do analizy matematycznej i tutaj wprowadzę dwa potężne narzędzia. Pierwszym z nich jest pochodna, a drugim jest całka. Oba są bardzo przydatne w każdym innym dziale matematyki. W rozdziale piątym zrobimy sobie wstęp do algebry liniowej i tutaj zacznę od takich podstawowych pojęć jak wektory i macierze, ale potem przejdę do bardziej zaawansowanych. Pokażę Wam, że przestrzenie liniowe można tworzyć z różnych rzeczy i niekoniecznie muszą to być wektory. W rozdziale szóstym rozszerzymy nasz formalizm o ujęcia wielowymiarowości. Wprowadzę pojęcia pól wektorowych, powiem czym jest gradient i połączymy tutaj algebrę liniową z analizą matematyczną dotyczącą jednej zmiennej. Pokażę, w jaki sposób przenoszą się te formalizmy na omawianie problemów, w których występuje wiele zmiennych naraz. W rozdziale siódmym, bardzo ciekawym rozdziale, przejdę do równań różniczkowych. Tutaj omówię dwa główne przypadki równań różniczkowych, ale postaram się poprzez te przypadki pokazać Wam pewną klasę problemów i klasę rozwiązań, ponieważ równania różniczkowe są jednym z najstarszych sposobów na tworzenie modeli predykcyjnych. W związku z tym, jeżeli interesuje Was data science, to uważam, że równania różniczkowe powinny być czymś, z czym się zaprzyjaźnicie. I w rozdziale ósmym wreszcie przejdę do statystyki oraz rachunku prawdopodobieństwa, ale w takim bardziej nowoczesnym wydaniu. Powiem Wam, czym jest wnioskowanie Bayesowskie, w jaki sposób tworzone są modele probabilistyczne i jak przeprowadza się testy statystyczne. Rozdział ten podsumujemy takim połączeniem wszystkiego, o czym się nauczyliśmy i powiem Wam, w jaki sposób wprowadza się czynnik losowy do równań i jakie ma to konsekwencje dla tworzenia modeli. Powiem też, czym jest efekt motyla, znany jako ujęcie teorii chaosu, to tym też się zajmiemy. To wszystko. Myślę, że przed nami bardzo ciekawa droga i mam nadzieję, że ten kurs sprawi Wam wiele radości. Zatem, jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy.